Witam was bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia. Na początek chciałbym wrócić myślami do niedzieli sprzed 2 tygodni, kiedy również usługiwałem, z 2 powodów. Po pierwsze, nie wiem, czy pamiętacie, że tamta niedziela zakończyła się wyjątkowo wcześnie. Praktycznie o 11:30 zakończone było nabożeństwo. Tak patrząc na zegarek, dzisiaj myślę, że średnie zakończenia tych 2 nabożeństw się wyrówna. Natomiast już mówiąc bardziej poważnie, dlaczego wspominam tamtą niedzielę i tamtą usługę? Dlatego, że chcę kontynuować tam podjęty temat. I odczytajmy dokładnie ten sam werset Bożego Słowa, na który wtedy usługiwałem, a jest to list do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 1. Przeto i my, mówi autor listu do Hebrajczyków, przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale we wyścigu, który jest przed nami. Mówiliśmy wtedy o ciężarze i grzechu, ale głównie o ciężarze, który jest bardzo, bardzo niebezpieczny w naszym życiu. Dlatego, że może nas usidlić, co spowoduje, że nie dobiegniemy do celu. A celem naszym jest życie wieczne. Mówiliśmy też, co powinniśmy z nim zrobić, w jaki sposób skutecznie możemy się go pozbyć. Apostoł Piotr mówi, wszelką troskę swoją złóżcie na niego. A dalej mówi, parę linijek dalej, przeciwstawcie mu się mocniej w wierze. I tak zupełnie skrótowo, jak widzicie, mówiliśmy o tym, że każdą naszą troskę mamy złożyć na niego, a kiedy ona nawraca, kiedy nawraca ciężar, kiedy nawracając z zmartwienia, mamy uczynić to drugie. Przeciwstawić mu się mocniej w wierze. Przeciwstawić mu się, używając autorytetu imienia Jezus. Ale ze względu na czas już więcej nie przypominam. Idźmy dalej. Chcę dzisiaj zwrócić uwagę znów na ten sam werset, ale tym razem na pierwszą jego część. Słuchajcie, jak brzmi ta pierwsza jego część. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków. Dotąd. Później jest to, na co zwracaliśmy uwagę 2 tygodnie temu. Kochani, przeto i my, czyli inaczej innego języka używając, z tego powodu, właśnie dlatego i my, złożmy ciężar i tak dalej. Otóż apostoł, autor listu do Hebrajczyków, mówi nam w ten sposób. 11 rozdział, czyli poprzedzający ten werset, opisuje nam bohaterów wiary. I mówi autor listu do Hebrajczyków, popatrzcie na nich. Popatrzcie na życie bohaterów wiary i to powinno wam pomóc. To powinno was zainspirować, to powinno spowodować, że będziecie chcieć wziąć z nich wzór, aby mieć siłę do tego, aby złożyć swój ciężar, grzech i biec wytrwale. W takim razie zobaczmy na tychże bohaterów wiary wymienionych w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Oczywiście z ich tak wiele, nie mam szans, żeby przytoczyć ich życiorysy, ale wymienię tylko ich chronologicznie, tak jak są umieszczeni tutaj w tym liście. A więc ci bohaterowie wiary wymienieni tutaj to jest Abel, Henoch, Noe, Abraham, Izaak, Jakub, Józef, Mojżesz, Jozue i później inni, ale o nich będziemy już czytali. Wystarczy, moi drodzy, nam te imiona. Jeśli znamy Biblię, jeśli znamy życiorysy tych ludzi, to już to powinno sprawić, że jesteśmy podniesieni. Ileż cudów, jakież niesamowite rzeczy dokonywały się przez tych mężów Bożych. Ale przeczytajmy kontynuację tej listy bohaterów wiary od wersetu 32. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach,
którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Jakże niesamowite rzeczy są tutaj opisane. Jakże cudowne i niesamowite życiorysy, zwycięstwa, odpowiedzi na modlitwę. Jak to powinno budować naszą wiarę. Wspomnijmy chociażby Daniela. Jest tu on wspomniany. Przypomnijmy sobie na moment, co działo się w jego życiu. On z tego powodu, że nie usłuchał rozkazu królewskiego i nadal się modlił, choć było to zabronione, został skazany na to, żeby był wrzucony do jamy lwiej. My znamy tą historię, wiemy, jak się zakończyła. Trudno nam więc może tak sobie wyobrazić, jak to wyglądało, kiedy on pewnie związany był prowadzony w tym kierunku. Z daleka już słyszał ten straszny ryk lwów. Jak myślicie, co mógł czuć? Czy jako człowiek nie opanował go lęk? A jednak widzicie, jak to się niesamowicie zakończyło. Pan Bóg był z nim. Kiedy był wkładany, czy wsuwany, czy spuszczany do tej jaskini lwów, oto Bóg był z nim. Oto Bóg sprawił, że te potężne, wygłodniałe zwierzęta nie mogły mu zrobić krzywdy. Moi drodzy, czyż nie powinno to nas również zainspirować do tego, żeby Bogu zaufać? Oto Daniel znalazł się w miejscu chyba najbardziej niebezpiecznym. Wyobrażacie sobie bardziej niebezpieczne miejsce? Wiecie, idąc w ciemnościach przez las, można się bać, załóżmy, nie wiem, może w naszym terenie nie, ale gdzieś indziej można bać się, czy to wilka, czy choćby jednego lwa. A on był w centrum. Trudno sobie wyobrazić bardziej niebezpieczne miejsce, ale Bóg był z nim. Bóg go ochronił. I drugi przykład tutaj wymieniony, tutaj autor określa to jako zgasili moc ognia. Sądzę, że chodzi o trzech młodzieńców, Szedrach, Meszach, Abednego, którzy byli skazani na to, aby znaleźć się spaleni w potężnym piecu. Moi drodzy, jest sytuacja bardzo zbliżona, dlatego że odmówili pokłonienia się posągowi. Zostali skazani na to, żeby być spalonymi. I zobaczcie, znając tą historię, kiedy zostali wrzuceni, oto wszyscy, nie tylko oni, wszyscy, którzy stali wokół, widzieli czwartą osobę. Moi drodzy, to powinno również nas naprawdę zachęcić, zainspirować, że w piecu największych doświadczeń jest ktoś jeszcze. Że wtedy, kiedy najbardziej jest niebezpiecznie, że wtedy, kiedy najbardziej może palić nas ogień, ktoś jeszcze jest. Sam Jezus był z nimi i jest również i z tobą. Czytamy w Izajasza, że gdy pójdziesz przez ogień, nie spali cię. Może otwórzmy to miejsce, to jest 43 rozdział Księgi Izajasza. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Ja, święty Izraelski, twoim Wybawicielem. Daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi i cenny i ja cię miłuję. I ja cię miłuję. Chcę to podkreślić, bo później będę wracał do tej myśli. I ja cię miłuję. Moi drodzy, podsumowując ten wątek. Patrząc na bohaterów wiary, których przed chwilką sobie przypomnieliśmy. Na ich niesamowite życiorysy. Na to, co działo się w ich życiu. Czytamy tutaj w pewnym miejscu, otrzymali obietnice, czyli ich modlitwy zostały wysłuchane. To powinno nas zachęcić do tego, abyśmy na nich patrząc pomyśleli, skoro im Bóg tak pomógł, ich Bóg wysłuchał, będzie tak samo i ze mną. Dlatego tym łatwiej jest mi złożyć swój ciężar, swoje troski, swój ból na Niego, kiedy mamy taki przykład. Moi drodzy, ale, jest wielkie ale. Dlatego, że lista bohaterów wiary tutaj się nie kończy. Ja ją urwałem w pewnej chwili, ale ona tutaj się nie kończy. Lista bohaterów wiary przez autora listu do Hebrajczyków jest dalej kontynuowana. Więc kontynuujmy ją, przeczytajmy ją, chociaż nie są oni wymienieni z imienia, ale również to są bohaterowie wiary.
Druga część wersetu 35. Inni zaś. I są wymienieni. Inni zaś. Zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kosich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ktoś może powiedzieć, jak to? Ci? To są bohaterowie wiary? Przecież to są przegrani. Jak to? Zabijani, paleni, męczeni? To mają być bohaterowie wiary? Moi drodzy, tak. To są również bohaterowie wiary. Tamci pierwsi otrzymali zwycięstwo jako odpowiedź na swoje modlitwy, jako ratunek, jako wybawienie. A to są zwycięzcy, którzy zwyciężyli przez wytrwałość w doświadczeniach i próbach. To również są zwycięzcy. Biblia mówi, ci wszyscy otrzymali chlubne świadectwo wiary. Ci wszyscy, to znaczy i ci pierwsi, i ci drudzy. Biblia stawia znak równości między nimi. I jedni, i drudzy otrzymali chlubne świadectwo, że wytrwali w wierze. Moi drodzy, ale to nie dotyczy tylko bohaterów wiary opisanych w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków. Spójrzmy na współczesność. Spójrzmy na prześladowany Kościół na całym obliczu ziemi. Ileż rzeczy zbliżonych do tego, co tu przeczytaliśmy, dzieje się i dzisiaj. Ileż ludzi ginie, ileż ludzi jest prześladowanych, ileż ludzi jest bitych we więzieniach, w wygnaniu. To nie jest tylko czas historyczny, to jest również i dzisiaj. Myślę, że pamiętacie, gościliśmy tutaj jakiś czas temu brata Habila Adamu. To jest świadectwo, prawda? Kto zna, ten pamięta. To jest świadectwo człowieka, który został wyratowany w sposób niezwykły. Dla kogoś, kto nie wie, chociaż jednym zdaniem przypomnę. Kiedyś wieczorem czy nocą przyszła bojówka do jego domu i dlatego, że nie chciał wyrzec się Chrystusa, został zastrzelony, czyli został strzelony do niego z karabinu maszynowego z odległości paru centymetrów w głowę. Straszna rzecz. Tutaj gdzieś wyrwano mu pół twarzy. Ale widzicie, Bóg sprawił, że to przeżył. A później Bóg dalej sprawił, że bez żadnych operacji wszystko się zregenerowało, wszystko się odbudowało. Jest zdrowy i może głosić Ewangelię. I to jest właśnie przykład tego, którego byśmy umieścili do tej pierwszej części bohaterów wiary. Niesamowite zwycięstwo, niesamowita odpowiedź, niesamowita zachęta do tego, jak Bóg działa. Ale przypomnijmy sobie, co powiedział. Ja wtedy, kiedy tutaj go słuchałem, bardzo mocno na to zwróciłem uwagę. On powiedział, że tego dnia, tego wieczoru, praktycznie w każdym domu jego wioski, gdzie byli ludzie wierzący, ktoś zginął. Ktoś zginął. A więc mamy dwie perspektywy. Tutaj jest niesamowite Boże działanie. Tutaj Bóg uzdrowił, tutaj Bóg ochronił, a tutaj ktoś ginie. Moi drodzy, i rodzi się pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego tak było wtedy, myślę o Starym Testamencie, dlaczego jest i dzisiaj współcześnie? Dlaczego? Czy oni nie modlą się? Czy oni nie wołają do Boga o ratunek? Wołają na pewno. Czy oni nie mają wiary? Wykluczone, mają. To dlaczego tak jest? To dlaczego tak jest, że Bóg jednych ratuje, a drugich nie? Dlaczego Bóg wyratował brata Habila Adamu, a jego współtowarzyszy z tej samej wioski już nie? Dlaczego jednego Bóg uzdrawia z raka, a inny umiera na raka, chociaż obaj się modlą? Dlaczego tak jest, że kogoś Bóg ochrania i zachowuje od wypadku, a ktoś inny ginie w tym wypadku? Moi drodzy, odpowiedź moja jest prosta. Nie wiem. Nie wiem. I nie dlatego, że jestem jakiś wyjątkowo ciemny i nierozgarnięty, ale nikt nie wie.
Nikt nie może wiedzieć. I niechaj lepiej nikt nie udaje, że cośkolwiek wie. Wiecie, Biblia mówi, że Pan jest Bogiem i czyni wszystko, co zechce. Pan jest Bogiem i czyni wszystko, co zechce. Pamiętacie może słowa, które brat Edward Lorek mówił w środę? Zacytował 5 Mojżeszową, 29 rozdział, 28 werset. Ja również zacytuję. Brzmi tak. To, co jest zakryte, należy do Pana Boga naszego. A co jest jawne, do nas. Widzicie, są dwie sfery życia. Jedna sfera jest jawna, a druga jest zakryta. Jeśli chodzi o tę jawną sferę, to tutaj nie ma problemu. Mamy Biblię, która uczy nas, jak mamy żyć, jak mamy postępować, jakie powinny być nasze relacje względem ludzi, Boga. Oj, wiele rzeczy. Oprócz tego mamy Ducha Świętego, który nas instruuje. Widzicie, tych rzeczy jawnych jest całe mnóstwo. Problem w tym, że czasem nam się nie chce ich zgłębiać, poznawać, a najmniej już wykonywać. Ileż to rzeczy jest takich, o których my wiemy, o których doskonale wiemy, ale z realizacją bywa różnie. Ale jest też i sfera zakryta. Jest sfera, która jest zarezerwowana dla Boga i w nią nie mamy prawa wstępu. Sfera, którą decyduje tylko Bóg. I tam lepiej zrobimy, jeśli nie będziemy pytać dlaczego. Jeśli nie będziemy chcieć domagać się, żeby cokolwiek zrozumieć. Bóg czyni, co zechce, bo jest Bogiem. I wcale nie ma obowiązku tłumaczyć się przed nami, dlaczego czyni tak, a nie inaczej. Wiecie, w naszej naturze człowieka jest coś takiego, że my chcielibyśmy koniecznie poznać, chcielibyśmy zrozumieć, a zwłaszcza to, co jest zakryte, zwłaszcza to, co jest tajemnicze, zawsze nas bardziej pociąga. Wiecie, wydaje się nam też, że jeżeli już musimy coś przeżywać trudnego, ciężkiego, jakieś doświadczenie, jakiś ból, że byłoby nam łatwiej, gdybyśmy chociaż cokolwiek z tego rozumieli. Że gdyby cokolwiek, żeśmy wiedzieli dlaczego. Ale wiecie, Bóg nie działa tak. Bóg nie chce nam tłumaczyć. Bóg chce, żebyśmy Mu zaufali. Bo kiedy my wszystko zrozumiemy, to kwestia zaufania już nie ma znaczenia, bo rozumiemy. Zaufanie to wtedy, kiedy nie rozumiemy. Moi drodzy, idąc przez życie, doświadczając różnych sytuacji, różnych problemów, różnych trosk, różnych komplikacji, wiecie, my widzimy tylko malutką perspektywę. Widzimy tylko to, co widzimy faktycznie, to, co widzą nasze oczy, to, co nas dotyka. To jest coś, co tylko ten nasz maleńki krąg, który możemy widzieć. A Bóg widzi wszystko. Widzi całą perspektywę. Widzi wszystko to, czego my nie widzimy, nawet z naszej przeszłości, z otoczenia, a przede wszystkim widzi wszystko do przodu. Wiecie, kiedyś słyszałem takie zdanie, że orzeł szybujący w przestworzach, który widzi całą perspektywę, on się nie zastanawia i nie musi się martwić i troszczyć o to, w jaki sposób się ma przedostać na drugą stronę rzeki. Kochani, patrząc właśnie z naszej takiej małej, króciutkiej perspektywy, może się nam wydawać, że Boża droga czasem jest jakaś dziwna. Nie rozumiemy jej. Wydaje się nam niedorzeczna wręcz. Może nawet jakaś taka bez celu. Ale tylko dlatego nam się tak wydaje, bo nie widzimy dalej, bo nie rozumiemy. Pan jest Bogiem i czyni wszystko, co zechce. Cytuję tutaj słowa Psalmu 115, a także i 135. I moi drodzy, w zasadzie na tym można by było zakończyć odpowiedź. W zasadzie tu mógłbym postawić kropkę. Ale wiecie, pozostaje jeszcze kwestia naszej postawy wobec tego. Bo to jest faktem. My tego nie zmienimy. Pan Bóg jest Bogiem i czyni, co zechce. Ale pozostaje kwestia naszej postawy wobec tego. Wiecie, jeśli Bóg prowadzi nas ścieżką, drogą życia, taką wygodną, miłą nam, gdzie wszystko jest w porządku, gdzie się wszystko dobrze układa, to wszystko jest okej. To nie zastanawiamy się nad tym, czy ta droga jest dobra, czy niedobra,
czy nam pasuje, czy nie, no bo nam odpowiada. Ale kiedy zaczyna się coś dziać, kiedy dotykają nas próby, doświadczenia, kiedy droga się komplikuje, kiedy nie widzimy wyjścia, kiedy nie widzimy dalszego kroku, jak mamy zrobić, oj, wtedy czasem jest inaczej. Czy wtedy również potrafimy ją zupełnie zaakceptować? Czy w naszym wnętrzu, sercu nie rodzi się jakaś taka chęć, aby Bóg nam coś wytłumaczył? Albo pytanie, dlaczego Boże tak trudną drogą mnie prowadzisz? Wiecie, mówiąc to, ja nie teoretyzuję. Wiecie, kiedyś, już wiele, wiele lat temu, ale świeżo to pamiętam, przez podobny temat przechodziliśmy. Kiedy wiele lat temu chorowała mama mojej żony na raka, my jeździliśmy tam każdego dnia przez kilka miesięcy, spotykaliśmy się tam w większej grupie, modliliśmy się o jej uzdrowienie. Wiele świadectw, wiele obietnic mieliśmy, ale mama zmarła. Nie miała 60 lat. Tak bardzo była potrzebna rodzinie, zwłaszcza tam mieszkającej. Było to trudne. Moja żona była w ciąży w tym momencie. Wiecie, i wtedy rodziło się pytanie, dlaczego? Czy to było potrzebne? Czy to na pewno było dobre? Wiecie, i wtedy Pan Bóg przemówił do mnie swoim słowem. Swoim słowem, które brzmi bardzo zdecydowanie. Na tyle zdecydowanie, że raz na zawsze gdzieś zamknął Pan Bóg tą szufladkę w mojej pamięci. To jest Izajasz 45 rozdział. Biada temu, kto spiera się ze swoim Stwórcą. Skorupka wśród glinianych skorupek. Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje, co robisz? Albo dzieło do swego mistrza, on nie ma rąk? 11 werset. Tak mówi Pan Święty Izraelski, Jego Stwórca. Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci, albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk? Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi. Moje ręce rozciągnęły niebiosa. Ja daję rozkazy wszystkiemu i wojsku. To jest tak, jakby Pan Bóg przypominał, ja jestem Bogiem i czynię, co zechcę. A ty, człowieku, jakie masz prawo, aby żądać ode mnie wyjaśnienia, aby mnie pouczać, co mam robić, w jaki sposób mam robić. Dlatego, moi drodzy, przechodząc przez jakiekolwiek doświadczenia, jakiekolwiek trudne sytuacje, uczmy się tego, nie żądajmy wyjaśnień, nie kłóćmy się z Bogiem, nie pytajmy dlaczego. Wiecie, to pytanie dlaczego, skąd ono się rodzi? Ono jest wynikiem buntu. Ono jest wynikiem jakby niezgody na tą sytuację lub przynajmniej niechęcią przyjęcia tej drogi. No bo zobaczcie, jeżeli Pan Bóg prowadzi nas drogą taką wygodną, szczęśliwą, czy słyszeliście już kogoś, kto miał do Boga pretensje? Czy słyszeliście już taką modlitwę? Boże, dlaczego mi tak błogosławisz? Dlaczego jestem taki zdrowy? Dlaczego mam wszystkiego dosyć? Słyszeliście już coś takiego? Bo jeszcze nie. Ale jeżeli się dzieje coś tragicznego, to już prędzej. Dlatego jest to wyraz naszej niezgody na to, aby ją przyjąć. Wiecie, rozmawiając w zeszłym tygodniu z bratem Pawłem Małyszem właśnie na ten temat, on powiedział takie zdanie. Myślę, że warto posłuchać tego zdania. Dlatego, że to też nie wynika z teorii, ale z jego praktyki. Brat Paweł powiedział w ten sposób. Ja pytam Boga, dlaczego tylko jeden raz. Bo może Bóg będzie mi chciał wytłumaczyć. Bo może Bóg będzie chciał mi wyjaśnić. Może potrzebuje coś skorygować. Może potrzebuje coś naprawić. Może powinienem to zrozumieć. Ale jeśli mi nie odpowie, to drugi raz nie pytam. Przyjmuję Jego wolę taką, jaka jest. Czy ona się mi podoba, czy nie. Psalm 115, werset 3 mówi, Bóg nasz jest Bogiem w niebie, czyni wszystko, co zechce. I moi kochani, to jest fakt. Tego faktu nikt nie zmieni. My go musimy zaakceptować. Ale wszystko zależy od tego, jaki masz obraz Boga. Jak patrzysz na Boga? Czy Boga widzisz jako despotę, który czyni wszystko, co zechce, nie licząc się z nikim i z niczym? Czy też patrzysz na Boga jako na kogoś,
który wszystko, co zechce, czyni, ale wszystko to jest podyktowane miłością do Ciebie. I tu jest różnica. Jeżeli zrozumiesz, że Bóg cokolwiek czyni, czyni, bo Cię kocha, to łatwiej Mu będzie zaufać. To łatwiej będzie o odpocznienie w Nim. A jeśli nie, to będzie trudno. Wiecie, człowiek jest zdolny do rzeczy strasznych. Człowiek jest zdolny do tego, żeby Boga oskarżać o to, że prowadzi jego życie z brakiem miłości, czy poprzez brak miłości. Pozwólcie, że dam przykład. 5 Mojżeszowa, 6 rozdział, werset 8. Czytamy tutaj takie zdanie. Lecz z miłości swojej ku wam i dlatego, że dochowuję przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Bóg możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Oto Bóg przypomina ludowi swojemu, że wyprowadził ich z ziemi egipskiej. Z jakiego powodu? Z miłości do nich. I znowu, kochani, to jest obiektywna prawda. To jest obiektywny fakt. Pan Bóg uczynił to z miłości. Ale wiecie co? Kiedy ludzie szli po pustyni, kiedy zaczęli być dociskani swoimi problemami, kiedy żar słońca ich piekł, kiedy nie mieli wody, kiedy nie mieli chleba, kiedy wiele, wiele, wiele rzeczy im brakowało, kiedy bali się również wrogów, kiedy byli dociśnięci naprawdę ciężkimi okolicznościami, to wiecie, co powiedzieli? 5 Mojżeszowa, 1 rozdział, 27 werset. Powiedzieli tak. I szemraliście w swoich namiotach przeciwko Bogu, mówiąc: z nienawiści do nas wyprowadził nas Bóg z Egiptu, aby nas wydać w ręce Amoryjczyków na naszą zgubę. Czyż to nie jest przerażające? Zaprzeczają oczywistym faktom. Zaprzeczają oczywistym faktom, że Bóg z miłości to uczynił. Są w stanie powiedzieć, że Bóg uczynił to z nienawiści. Moi drodzy, wiem, że nikt z nas nie ośmieli się powiedzieć takich słów, nawet ich nie pomyśli. Ale drogi przyjacielu, droga siostro, drogi bracie, jeśli przyciśnięty bólem doświadczenia, jeśli dopuścisz swoją myśl do siebie, że w tej drodze Bożej nie widzisz Jego miłości, to jesteś bardzo blisko tym słowom. Moi drodzy, nie pozwólmy sobie na to, żeby wróg potrafił zaszczepić w nas tą myśl, że Bóg robi coś z jakiegokolwiek innego powodu niż miłość dla nas. Moi drodzy, ja wiem, że to dzisiejsze słowo, mam nadzieję, dotyczy każdego z nas. I tych siedzących tutaj, i tych może, którzy będą słuchać to przez internet. Każdego z nas, którzy przeżywamy lub będziemy przeżywać jakikolwiek problem, jakiekolwiek doświadczenie. Ale też z drugiej strony, kochani, nie sposób uciec od tych smutnych wydarzeń ubiegłego tygodnia. Kochani, tak po prostu, po ludzku, wszystkim nam jest bardzo trudno. Bardzo trudno się pozbierać, bardzo trudno to ogarnąć, że oto nie ma wśród nas już naszego drogiego brata Bogusława, że tak raptownie i tak nagle zginął. Wiecie, serce się kroi, kiedy patrzymy na rodzinę zasmuconą, kiedy widzimy, że nie ma ich najbliższego pośród nich. Wiecie, ja też tego nie rozumiem w sensie po ludzku. Jeśli by tak patrzeć w tej ograniczonej naszej krótkiej, małej perspektywie, to też można by powiedzieć, że tu trudno o jakąś logikę, jakiś sens. Ale moi drodzy, właśnie w związku z tym, co wcześniej powiedziałem, nie wolno nam tak myśleć. Nie wolno nam tak patrzeć. Nie możemy chcieć cokolwiek zrozumieć, ale zaufać. Zaufać w Jego drogę. Zaufać w Jego miłość. Zaufać, że cokolwiek czyni, czyni z miłości. Ja wiem, że to brzmi bardzo, bardzo trudno, zwłaszcza najbliższym, ale albo będziemy wierzyć Bożemu Słowu, albo naszym emocjom. Wróćmy raz jeszcze do Hebrajczyków 12:1, do naszego kluczowego słowa. I czytamy tutaj o tym obłoku świadków, czyli o wielkiej liczbie świadków, o rzeszy świadków. Jak wcześniej powiedziałem, ta rzesza świadków ma nam pomóc w tym,
abyśmy mogli na ich życie patrząc czerpać zachętę do tego, aby nasz ból, nasz ciężar móc złożyć. I tak jak wcześniej powiedziałem, ona składa się z dwóch grup. Patrząc na tą pierwszą, wydaje się to łatwiejsze. Wydaje się to łatwiejsze, bo gdybyśmy mieli pewność, że nasz ciężar, nasz problem, nasza sytuacja zostanie rozwiązana, to byłoby nam prościej złożyć to wszystko na Boga, wiedząc, że za wcześniej czy później zostanie to rozwiązane. Ale oczywiście to jest w Bożym Słowie i wielokrotnie tego doświadczamy. Ale czego uczy nas druga grupa? Druga grupa tych, ci drudzy, którzy doznali szyderstw, którzy doznali więzów, miecza i tak dalej. My drodzy, uczą oni nas postawy takiej, że powiesz: Boże, będę Ci ufał, będę Cię kochał, pójdę za Tobą, nigdy nie zwątpię w Twoją miłość. Czy to w szczęściu, czy w nieszczęściu? Czy to w zdrowiu, czy w chorobie? Czy w życiu, czy w śmierci? Czy w powodzeniu, czy w jego braku? Wiecie, podobną postawę, albo taką samą postawę zajęli trzej młodzieńcy, Szedrach, Meszach i Abednego. Wiecie, oni, kiedy groziła im śmierć, kiedy król z nimi dyskutował, oni powiedzieli mu w ten sposób: królu, my nie mamy potrzeby ci na to odpowiadać. Królu, zrozum w końcu, my wierzymy Bogu nie dlatego, że się nam to opłaca. Po prostu mu wierzymy. On jest naszym Bogiem i bez względu na to, co się z nami stanie, my mu wierzymy. I to jest właśnie to, czego uczy nas ta druga grupa świadków. Że Bogu wierzymy, że idziemy za Bogiem, że Go kochamy nie dlatego, że nam się to opłaca. Nie dlatego, że oczekujemy na Jego ratunek, pomoc, wsparcie, oczywiście też, ale to nie jest cel. Moi drodzy, nasza droga za Bogiem, nasze bycie z Bogiem to nie jest handel wymienny. Ja Bogu służę, a On mi coś da. Bezwarunkowo. Jakkolwiek nas poprowadzi, chcemy Go kochać i chcemy Mu służyć. Dlatego, moi drodzy, zachęcam do takiej postawy każdego z nas. Bez względu na okoliczności, bez względu na cokolwiek, bez względu na drogę, jaką nas Pan Bóg chce poprowadzić, wyznawajmy: Panie, będę Ci ufał. Będę Cię kochał. Nigdy nie zwątpię w Twoją miłość. Jezu, składam wszystkie moje ciężary na Ciebie i chcę być wolny od nich. I chcę w wolności iść za Tobą, ciesząc się obecnością Twoją, ciesząc się wolnością. Jezu, jesteś moim odpocznieniem. A jaką drogą mnie poprowadzisz, zostawiam Tobie. To decyzja Twoja. Chciałbym, żebyśmy się umieli uczyć takiej postawy, bo do tego nas Biblia zachęca. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.